Bajka pod tytułem Wypadek Binga w akwaparku. Pewnego słonecznego dnia Bing i Flop postanowili, że wybiorą się do akwaparku. Flop, wiesz, że bardzo dawno nie byłem na basenie? Ja też. Będzie wspaniała zabawa. Wsiadaj i jedziemy. A pamiętasz drogę? Tak, tak, pamiętam. Bing z Flopem jechali i jechali, jednak basenu nigdzie nie było widać. Nagle Bing znienacka zatrzymuje samochód. Czemu się zatrzymałeś? Bo chyba się zgubiłem. Jak to się zgubiłeś? Nie wiem, czy mam teraz jechać w prawo, czy w lewo. Dlaczego nie masz włączonej nawigacji? Miałem, ale niestety jest rozładowana. Poczekaj, ktoś idzie. Zapytamy o drogę, bo jak to się mówi, kto pyta, ten nie błądzi. Cześć, znacie może drogę do akwaparku? Znamy. Tak się składa, że my też tam idziemy. Najpierw musicie jechać w prawo, a później cały czas prosto. To 5 minut stąd. Dziękujemy Wam bardzo. Nie ma za co. Do zobaczenia na miejscu. Na widok akwaparku Bingowi zaświeciły się oczka, a buzia śmiała się jak nigdy wcześniej. Wow, ale mega duże zwierzęcie. Będzie jazda. Na którą idziemy najpierw? A bilety? Jak chcesz tam wejść bez biletów? No tak, musimy najpierw je kupić. Dzień dobry, poprosimy 2 bilety. Dzień dobry, na ile godzin? Na cały dzień oczywiście. Nie zamierzam stąd wychodzić przez zmrokiem. Na tak długo? No dobrze. Najwyżej wyjdziemy wcześniej, jak się znudzimy. Nie ma mowy, będę tu do samutkiego końca. Ale w tym sklepie mnóstwo smakołyków. Oj tak, same pyszności. Przyjdziemy tu, jak zgłodniejemy. Dziękujemy. Proszę i do zobaczenia. Po zakupie biletów, Bing szybko pobiegł w stronę drabinki. O, znaki ostrzegawcze. Co można, a czego nie można robić na basenie. Myślę, że warto przeczytać. Czemu na mnie nie zaczekałeś? W ogóle to nie biegaj tak szybko. Płytki na basenie są mokre i łatwo można się poślizgnąć. Tak jest napisane na tablicach ostrzegających, na które nawet nie spojrzałeś. Oj tam nie marudź, chcę zjechać z tej zjeżdżalni. Wow, nie wiedziałem, że tu tak wysoko. Ale co tam, idę na żywioł. Idziesz ze mną? Za chwilę pójdę. Jak tam? W porządku? Było super. To i ja muszę się odważyć. Jupi! Miałeś rację. Jest niesamowicie. Flop, chodźmy jeszcze. Ale zaczekaj na mnie. I mówiłem ci już, żebyś tak nie biegał, bo tu jest wszędzie ślisko. O, mało brakowało i sam bym się nieźle przejechał. Uważajcie, chłopcy, na siebie. Ostrożności nigdy za wiele. Będziemy. Chodźmy na tą dużą, białą zjeżdżalnię. Flop, widzisz?
lubisz te pontony, chodźmy na nie. Ale one należą do tych dziewczyn, nie można tak bez pytania. Lepiej chodźmy wypożyczyć sprzęt do nurkowania. To ty idź, a ja za chwilę wrócę. Ała, ała, ała. O nie, wykrakałem. Co ci jest? Możesz wstać? Aj, aj, zgarciłem rękę. Chyba nią nie ruszę. Ojejku, może trzeba zadzwonić po pogotowie. Masz rację, lekarz musi go zbadać. Karetka pogotowia bardzo szybko dojeżdża na miejsce. Dzień dobry, co się stało? Przewróciłem się. Ślisko było, a ja byłem troszkę nieostrożny. Bing, dlaczego ty nigdy nie słuchasz? Pokaż tą rękę. Na szczęście nie jest złamana. Zrobię ci opatrunek i dam lekarstwo przeciwbólowe. A czy długo będę musiał nosić ten opatrunek? Myślę, że niedługo. Miałeś dużo szczęścia, bo mogło się to skończyć o wiele gorzej. Ale pamiętaj, aby na przyszłość być bardziej ostrożny. Będę na pewno. Macie czym wrócić do domu? Tak, tak. Dziękujemy, pani doktor. Nie ma za co. Uważajcie na siebie. To już po pływaniu na pontonach. Szkoda, tak bardzo chciałem. Po nurkowaniu. Ale szkoda. Przepraszam cię, Flo. Przeze mnie nie skorzystałeś z tego wyjazdu ani krochę. Zresztą ja też nie. Trzeba płacić za swoje błędy. Wracajmy do domu. Już byliśmy tak krótko. A co chcesz robić z taką ręką na basenie? Siedzieć i patrzeć, jak inni świetnie się bawią? No dobra, masz rację, wracajmy już.